Dzień dobry, w środę. Godzina 11:11 minęła, a ja Małgorzata i mój marynarz podróżnik zapraszamy Was dzisiaj na spotkanie pod szczęśliwą siódemką. Spotkanie, które tworzę ja i Wy, kochani. Spotkanie, na którym odbywa się transformacja, czasami cicha i niezauważalna, a czasami, tak jak dzisiaj, lecą już dreszcze. Poczekam na Was. Cześć Joasiu, cześć Teresko. Chyba jestem. W takim razie, jak już jesteście, to chyba i ja jestem. Mamy dzisiaj 26 dzień. Dzięki Joasiu. Mamy dzisiaj 26 dzień lipca. Więc imieniny obchodzą wszystkie Anny, wszystkie Hanny, Mirosławy, Grażyny, a w związku z tym, że mam tyle znajomych Anulek, Hań, Grażynek i Mirek i moja własna mama ma na imię Anna i teściowa mojego syna młodszego też ma na imię Anna, więc wszystkim Annom dzisiaj i mojej mamie składam najserdeczniejsze życzenia imieninowe, kochani. Tak się złożyło, że ta siódemeczka zawsze do czegoś oprócz tych transformacji jeszcze się przydaje, bo można przekazać i życzenia, i różne wiadomości, i te lepsze, i te gorsze, bo takie jest życie. Dzisiaj też jest i taki temat, ale zanim do tematu, to dzisiaj wibruje w nas i dookoła nas, wibruje czwórka. To uniwersalna wibracja, która powstała po dodaniu ze sobą całej daty. Czwórka, czyli materia i praca. Czeka nas, jakby nie powiedzieć, pracowity dzień. Pracowity, ale zawsze można tę pracowitość przełożyć na siebie. Czyli, żeby mogła zaistnieć zmiana, potrzebna jest praca. I nieważne, jak na to popatrzysz, z której strony się ułożysz, zawsze jest potrzebna jakaś praca, zawsze jest potrzebne działanie. Dzień dobry, Madziu. Potrzebne jest działanie, żeby można było dokonać jakiejkolwiek zmiany. Oczywiście te piękne scenerie znowu zawdzięczam mojej synowej, bo jeszcze tutaj jestem, bo są okoliczności, które zatrzymały nas jeszcze w Polsce. Będę wyjeżdżać dopiero jutro. I co? I co? I co? I co? I co jeszcze daje ta czwórka? To zawsze jest tworzenie czegoś innego, zawsze jest tworzenie nowego, bo wszystko to, co zamkniemy, nie mogę teraz odebrać. Nie mogę teraz odebrać połączenia. Nawet nie wiem, jak go teraz tutaj wyłączyć. No, przykro mi bardzo. Ale jest środa, minęła godzina 11:11, a ja mam z Wami live'a, kochani. I dzisiaj takiego live'a, który przyszedł, mogłabym powiedzieć, niespodziewanie, ale nieprawda. Nie niespodziewanie. Nie niespodziewanie. Bo tematem dzisiaj mamy pojęcie śmierci w procesie życia. Zastanawiałam się do wtorku, do wczesnego poranka. I jaki temat na tą siódemeczkę? Jaki temat? A w związku z tym, że my, kochani, jesteśmy w tym procesie duchowym od urodzenia. Witaj, Batko. Rodzimy się i mamy już w momencie urodzenia zapisaną śmierć. A w zasadzie w momencie poczęcia mamy już zapisaną śmierć. Bo niektóre poczęte życia nie materializują się w świecie rzeczywistym. I bardzo długie 30 dni mojego maszerowania, bardzo długie, cześć Anetko, było pod pojęciem przemijanie. I Tych śmierci ziemskich, które pokazały się na mojej drodze, dało mi taki sygnał, że temat śmierci w duchowości jest tak mało poruszany, bo wzbudza lęk. Przed moim wyjazdem do Polski znalazłam sąsiada. Przyjechałam tutaj w czasach z nadmorza i na prostej drodze, kiedy dochodziliśmy już do mojego starszego syna, zdarzył się wypadek. Została zabita kobieta, potrącona. Szła z rowerem na pasach. W niedzielę zmarła mojej synowej babcia, czyli mama
mama Magdy mamy. I ta śmierć gdzieś zakręciła to koło. Zakręciła to koło i pomyślałam sobie, że ten temat, odejście z tego ciała, babka pisze. Tak, odejście z tego ciała, z ciała. I tak sobie pomyślałam, że ta śmierć, tak zawsze pomijana, taka zawsze zostawiona na uboczu, która wywołuje lęk. Wezmę ją na tapetę, bo jak coś przychodzi, a nawet kochani, czasami jest tak, że jest temat, którego się boję. Ja się też boję tego tematu. To nie jest tak, że on jest dla mnie lekki, łatwy i przyjemny, bo mam dzisiaj tutaj, mam mikrofon i zapominam ciągle, że mam go tutaj gdzieś blisko. Jest to też temat, którego ja doświadczyłam. I powiem wam tak. Tutaj, żyjąc na ziemi i doświadczając tego życia, kiedy przychodzi ten moment zamknięcia oczu, nie ma totalnie lęku. Nie ma lęku. I ja tego doświadczyłam. Nie ma lęku w momencie, kiedy zamykasz oczy. Wszystko staje się nieobojętne, zupełnie neutralne. I w momencie, kiedy wracasz tutaj i otwierasz oczy, wtedy pojawia się lęk. I przyszło mi tak, że ten lęk zostaje na ziemi. Lęk zostaje w rzeczywistości tutaj tej materialnej, gdzie są te nasze awatary. Bo w momencie, kiedy jesteś, jak ja to nazywam, między życiem a nieżyciem, czyli jesteś w tej płynnej świadomości, gdzie przechodzisz z jednego stanu, czyli tego awatara, w ten stan ducha, tam nie ma totalnie lęku, absolutnie nie ma lęku. Rodzimy się i nie jesteśmy przygotowani na śmierć. Absolutnie nie jesteśmy przygotowani na śmierć. Ktoś się rodzi, dorasta, zakochuje, żyje. Gdzie mu w głowie śmierć? Gdzie? I tyle mitów i tyle różnych rzeczy mówi się na temat śmierci. Ale jeżeli tego nie doświadczymy, to nigdy nie będziemy wiedzieć. Możemy tylko gdybać. Śmierć kliniczna też nie jest stuprocentowym potwierdzeniem tego, co tam jest z tamtej strony. Nie mówi się o tym łatwo, bo powiem wam, że mimo tego, że tego doświadczyłam, mimo tego, że wiem, jak to jest, jak się zamyka oczy, że jest ta lekkość, że jest ta miłość, że jest ta taka neutralność do wszystkiego, to ja dalej się boję. Ja dalej mam w sobie ten pierwiastek tego lęku. I taka jest prawda. Nie jesteśmy przygotowani na śmierć, na żadną, kochani, śmierć. Absolutnie na żadną śmierć nie jesteśmy przygotowani. Dopóki człowiek żyje, zawsze jest nadzieja na to, że będzie żył i że będzie zawsze obok nas. I nigdy nie wiemy, nigdy nie wiemy. Bardzo dużo rozmyślałam, pisze Beatka. Przepraszam, kochani, okularki muszę, bo mam trochę daleko dzisiaj ten. Bardzo dużo rozmyślałam i tak naprawdę to my umieramy codziennie, jak idziemy spać. Nie myślimy wtedy o odchodzeniu, nie kontrolujemy go, ale to tylko moje. Ja myślę, Matko, że masz rację, bo w momencie, kiedy zamykamy oczy, tak naprawdę my jako ten awatar tracimy tę świadomość. Otwieramy rano oczy i budzimy się jako zupełnie nowy człowiek, z innym przemyśleniem, z innym postrzeganiem tego, co minęło, ale też z innym postrzeganiem tego, co przed nami. Tego, co przed nami. Czy śmierć jest iluzją, taką wgrano nam program iluzji, żebyśmy się mieli bać, żebyśmy, kochani, skoro my dążymy do duchowości, skoro my dążymy do tego, żeby rozwijać tego naszego ducha, my stamtąd przyszliśmy i tam wracamy, więc przechodząc przez ten kanał zapomnienia, dano nam zapomnieć, kim jesteśmy, po co tutaj przyszliśmy. I w momencie, kiedy dochodzimy do tego drugiego kanału, do tego kanału przejścia na drugą stronę, to czy my umieramy, czy odradzamy się w innej rzeczywistości, w innym wszechświecie równoległym? Co się dzieje? Trudno jest debatować na ten temat w momencie, kiedy nie doświadczyło się pełnego przejścia, bo zawsze to będzie tylko gdybanie,
gdybanie na temat śmierci. I tak sobie pomyślałam, że ten temat mnie woła. Woła mnie poprzez to, że doświadczyłam, i woła mnie przez to, że ta moja duchowa ścieżka przez te 30 dni mojego wyzwania była tak bardzo w przemijaniu. W przemijaniu tego, co się pojawia. Kochani, przemijanie to nie tylko śmierć. Przemijanie to tak jak Beatka napisała, każdy dzień. To zauważenie w sobie jakiegoś programu, jakiegoś wzorca i po prostu zamiana na nowe. Zamiana na nowe. Jestem pod wrażeniem dzisiaj waszych wpisów, bo jest ich aż 4. Mam 2 nagrania i 3 wpisy. Niestety Joasi nagranie będzie puszczone dzisiaj. Mam nadzieję, że będzie słyszalne. I cieszę się, że wasze... To znaczy ja powiem wam, nie czytałam tego jeszcze tak bardzo dokładnie. Popatrzyłam tylko, że jest. Sama jestem ciekawa, jakie jest wasze postrzeganie śmierci. Czym jest dla was? Tak ciężko jest pogodzić się z pewnymi rzeczami. Mój tato zmarł, jak miał 50 lat. 50. Wydawało mi się, że stary był, a ja mam 58 i cały czas mam przed sobą jeszcze tyle rzeczy, które chciałabym zrobić. I po prostu, kiedy to przyjdzie, to przyjdzie. Tego nikt nie wie. Niektórzy żyją ponad 100 lat, a niektórzy w momencie zapłodnienia obumierają. Takie to wszystko jest, jakby to można było powiedzieć, sprawiedliwe czy niesprawiedliwe. Czy można to przyrównać do tego, że jest karma, czy jej nie ma. Czy oko za oko, ząb za ząb, ty mi zrobiłeś, ja ci zrobię w tym życiu. Można by było na temat śmierci, kochani, rozmawiać bardzo długo. Ale skoro nie ma tego doświadczenia namacalnego, to jest trudno. To są tylko nasze wyobrażenia. Możemy tylko powiedzieć to, czego doświadczamy w momencie, kiedy umiera ktoś przy nas. W momencie, kiedy stajemy się świadkami brutalnego wypadku, rozkładu ciała. Miałam, kochani, wszystkie te doświadczenia teraz razem wzięte. Doświadczenie rozkładającego się ciała. Śmierć na drodze. Śmierć po prostu, bo człowiek już ma 90 parę lat i umiera. Ja miałam 52 lata, kiedy nastąpiła ta śmierć kliniczna i ten zawał. I bez względu na to nie mogę się pogodzić z pewnymi rzeczami. I to jest też proces, to jest też transformacja. Nie chodzi o to, żeby to zakopać pod dywan. Chodzi o to, żeby wyjść do tego. Wyjść, po prostu wyjść. Chodzi o to, żeby emocja, która się pojawia, żeby wybrzmiała. Kochani, nie wiecie, jaki tutaj dzisiaj jest ucisk. Jest ucisk. I wydawałoby się, że idę tą drogą od 6 lat i cały czas pracuję z tym przemijaniem, a to mimo wszystko się pojawia. Mimo wszystko się pojawia. Zaczęłam już mówić, ale mam tutaj, kochani, jeszcze 3 piękne cytaty, które mi się pojawiły. Pierwszy cytat, Giacomo Leopardi. Dwie piękne rzeczy posiada świat. Miłość i śmierć. Kamilka. Według nauk Kejlonty... Ojejku, uciekłaś mi, Kamilko, za szybko, poczekaj. Według nauk kejlontycznych, o matko, jesteśmy tutaj po to, aby budować swoje DNA i aktywować je, bo po śmierci ciała zabieramy swoje DNA ze sobą, czyli warto się rozwijać, wznosić i doświadczać, bo to tylko idzie z nami dalej. Tak, Kamilko, kochana, dziękuję ci, że jesteś i dziękuję ci za ten piękny wpis. Rozwijamy się tak, dokładnie tak, poprzez każdą zmianę siebie rozwijamy, poszerzamy naszą świadomość. Jeszcze Beatka mi tutaj gdzieś mignęła. Beatko, już cię czytam. Tak, to iluzja, żebyśmy się bali. Wszystko przemija, ale my nie mając nawet tego ciała, jesteśmy i zawsze będziemy. Tak to czuję. Czasami przypomina mi o tym mój syn i mówi, żyj, mamo, nie bój się.
Ja wiem, że ten ból i ten lęk, kochanie, zostaje tutaj na ziemi. Zostaje, bo w momencie, kiedy otworzyłam oczy, bolało. Bolało to, że nie mogę oddychać. Bolało to, bo leżałam w szpitalu, poprzywiązywana do aparatury. Bolało wspomnienie doświadczenia. I pojawił się lęk, kochanie, pojawił się lęk. Z tym lękiem miałam do czynienia później jeszcze przez 3 tygodnie w Bad Pyrmont, kiedy odbywałam moją rekonwalescencję. Sanatorium dla ludzi po zawałach i z problemami płucnymi, czyli z oddechem, a oddech to życie. I tyle smutku w oczach, tyle smutku w oczach. Ile wtedy zobaczyłam smutku w oczach ludzi, którzy po raz pierwszy, czasami po raz pierwszy powiedzieli do mnie: ty jesteś taka radosna i uśmiechnięta, a we mnie jest tyle bólu. A ja im odpowiedziałam, że we mnie też, we mnie jest też. I idąc tą drogą uśmiecham się, ale zawsze o tym pamiętam, że przychodzi ten czas przemijania, po prostu przemijania. Seneka młodszy, drugi cytat, który... Jeszcze, Marta. Trzymałam mojego tatę za rękę, gdy odchodził. Po jego ostatnim oddechu zostało tylko jego ciało, tak znane i nagle tak obce. Dlaczego boimy się? Dlaczego boimy się być przy ciele? Dlaczego boimy się być przy tej ostatniej drodze, przy tym ostatnim tchnieniu? Kochani, kiedy przyjechałam do Niemiec tutaj i wtedy, kiedy nie można było tutaj nic innego robić, oprócz tego, żeby sprzątać albo opiekować się osobami starszymi. Pracowałam z pięknym aniołem, naprawdę z pięknym aniołem, który w czasie mojego pobytu też zmarł. Potem była kolejna przecudowna kobieta, która umarła z imieniem moim na ustach. A potem przyszła kolejna śmierć i w zeszłym roku niedawno przyszła kolejna. Wszystkie moje starsze, kochane panie podchodziły i dzwoniły po to tylko, żebym przyjechała, napiła się kawy, żebym pobyła. I w momencie, kiedy odchodziła ta ostatnia, byłam w Polsce na urlopie. Nikt mnie nie powiadomił. Przyjechałam i bolało, naprawdę bolało, bo nie mogłam się pożegnać. W momencie, kiedy odchodził mój kochany piekarz, panowała pandemia i nie można było pójść. I wszystko to takie, kochani, gdzieś pozostawia ślad. Jestem już tutaj bardzo długo w tych Niemczech i mam tutaj parę grobów, które odwiedzam. Zupełnie obcy ludzie, a tak bliscy, naprawdę tak bardzo bliscy. Trudny temat, tak naprawdę trudny temat. Dzisiaj zapaliłam świeczkę, Madziula postawiła anioła. Nie wiem, jak to jest. Nie wiem, kto w co wierzy. Jak to jest i z czym się łączymy. Czy łączymy się ze źródłem, czy przechodzimy w jakąś inną energię, która pozwala nam żyć inaczej. Powiem wam, kochani, jak odejdę. Będę do was wracała w snach, bo nie umiem tego powiedzieć. Mogę powiedzieć tylko o tym doświadczeniu, które mnie dotknęło, czyli o tym momencie śmierci klinicznej. Seneka młodszy. Boimy się nie śmierci, ale wyobrażenia, jakie mamy o niej. Myślę, że to jest piękne, piękne stwierdzenie. Boimy się wyobrażenia, bo my nigdy, nigdy, przenigdy jej nie doświadczyliśmy tak na 100%. Witaj, Moni. Witaj, Grażynko. Nie doświadczyliśmy, dlatego to, co stworzono dookoła, tę iluzję. Ta iluzja powoduje ból, strach i lęk. Jak weźmiecie do ręki karty Tarota, to śmierć jest bramą, śmierć jest przejściem, śmierć jest transformacją. Przemijanie, wszystko przemija, kochani, przeminęła już ta chwila, która była przed chwilą. Za chwilę przeminie kolejna i kolejna. Przemija uroda, przemija zdrowie,
Przemija wiosna, przemija lato, przemija jesień. Wszystko powraca, ale powraca zupełnie inne. Większe, mądrzejsze, z inną energią. Tak samo my w momencie doświadczania jakiegoś przemijania rośniemy. Wzrasta w nas świadomość. Stare paradygmaty, które gdzieś mocno, głęboko utkwiły, zaczynają znikać, bo przychodzi zupełnie nowe. I jeszcze trzeci cytat. Jack London. Zaraz na początku życia ktoś powinien nam powiedzieć, że umieramy. Może wtedy żylibyśmy pełnią życia w każdej minucie, każdego dnia. Działaj. Kiedy poczujesz, że chcesz coś zrobić, rób to od razu. Teraz. Dni, które przyjdą, są policzone, a my tak zwlekamy ze wszystkim. Myślę, że ludzie nie tyle boją się śmierci, co cierpienia przed śmiercią. Cierpienia. Właśnie, jak to jest? Jeden umiera nagle i nie cierpi. Tak jak ja w ogrodzie, w pomidorach, w pełnym słońcu. Nic nie zapowiadało zawału. Po prostu przyszedł. Tak nagle, ciach, pach, nie ma. Nie było bólu, nie było przewidywań, nie było niczego tak naprawdę. Po prostu przychodzi, przychodzi, przychodzi. Co jest poza tą fizycznością? Tak się nieraz zastanawiam, bo tak lubię sobie posiedzieć i tak głęboko gdzieś poszperać. Co jest poza tą fizycznością? Co dzieje się? Jest tyle ciekawych książek i tyle ciekawych filmów. Życie po życiu, życie po śmierci. A tak naprawdę idziemy przez życie po to, żeby dokonać tego czegoś. Każdy z Was ma do wykonania zupełnie inną rzecz. Gdybyśmy tutaj nie byli potrzebni, na ten moment, na ten czas, nas by tutaj nie było. Agnieszka pisze, ja nie boję się śmierci, cierpienia, wyobrażenia tego, czym jest, jedynie zostawienia dzieci. No, w jakikolwiek, jeżeli boimy się cokolwiek, to tak naprawdę, no boimy się, gdzieś ten lęk się pojawia, pojawia się to, co powoduje tą naszą, no ten nasz strach, ale bez tego strachu nie ma napędu. Strach i lęk to napęd, kochani, to napęd do tego, żebyśmy mogli zrobić wszystko to, co mamy do zrobienia tutaj. Dobra, Marta, Magda Hawryś dzisiaj napisała tak. Śmierć jako zakończenie naszego ziemskiego życia często powoduje w nas lęk. Nie chcemy przestać istnieć i trwać. Ci, którzy wierzą w życie po życiu, z całą pewnością lepiej sobie radzą z tym tematem. Żyjemy, zdając sobie sprawę z tego, że śmierć jest czymś nieuniknionym. Jedną z niewielu rzeczy tak pewnych w tym zmieniającym się nieustannie świecie. Jednak, żeby istniała harmonia, muszą istnieć przeciwieństwa i kontrast. Myślę, że dzięki śmierci potrafimy bardziej docenić życie. W obliczu śmierci zadajemy sobie pytanie o sens życia. Lecz często nie umiemy znaleźć odpowiedzi na to pytanie. Kiedy tracimy bliską osobę, mamy pretensję i żal do Boga i całego świata, że ją nam odebrał. Ludzie chcą żyć, a tak bardzo często nie potrafią tego robić. Nie wystarczy oddychać i aby biło w nas serce, żebyśmy mogli powiedzieć, że naprawdę żyjemy. Składowe naszego ciała, oddech i serce, są podstawą, żebyśmy mogli odczuwać i doświadczać. Ale czy potrafimy to robić, wykorzystując cały potencjał, który w nas drzemie? Czym jest życie bez miłości, pasji, doświadczania piękna i spełniania marzeń? Ale czy my dajemy sobie na to wszystko 100% pozwolenia? Przyzwyczajamy się do naszej codzienności, obowiązków. Mamy swoje nawyki i niesłużące nam programy. Boimy się zmian i za wszelką cenę trzymamy się starego. Znane nie zawsze znaczy dobre dla nas i dla naszego wewnętrznego rozwoju. Czy nie żyjąc z lekkością, radością, zgodnie z melodią naszej duszy i serca, tak naprawdę żyjemy? Czy to możemy nazwać prawdziwym życiem?
To, że żyje nasze ciało, nie oznacza, że tak naprawdę żyjemy. Kroczymy po tej ziemi jak zabłąkane owieczki, nie wiedząc, w którą stronę mamy iść. W życiu trzeba zmieniać swoje ścieżki, żeby odnaleźć swoją prawdziwą drogę. Nie bać się doświadczać i podejmować decyzji. Żeby znaleźć swój Eden, trzeba nieraz upaść, aby móc powstać. Życie bez stawiania sobie wyzwań, doświadczania i kroczenia śladami swojej duszy jest umieraniem za życia. Chociaż często uświadamiamy to sobie bardzo późno, a czasami nawet wcale. Dlatego żyjmy tak, abyśmy wiedzieli, że naprawdę żyjemy i żebyśmy nie żałowali niczego na łożu śmierci. Tutaj czytam Grażynkę. Tyle razy byłam jedną nogą na drugim świecie, ale jestem. Pewnie mam jeszcze coś do zrobienia. Nie boję się. Jak 2 lata temu szłam na operację kręgosłupa szyjnego, pożegnałam się z dziećmi, bo... miałam świadomość odejścia, no i wylądowałam na Ojomie i było poważnie. Ciśnienie bardzo spadło. Jestem, mam jakieś zadanie do spełnienia. Tak, Grażynko, kochana, na pewno tak. Kochani, my... Jeszcze jedna śmierć dotknęła mnie bardzo mocno teraz, w tym okresie. Odeszła Wiesia Bakaj, moja nauczycielka. I to też spowodowało takie moje zatrzymanie. Bo idziemy, transformujemy, żyjemy w międzyczasie, śmiejemy się, tańczymy, kochamy. I tak powinno wyglądać życie. To, że transformujemy i szukamy tego przebudzenia, to wcale nie znaczy, że nie będziemy umierać. Będziemy umierać. I gdzieś jest ten kres. Gdzieś jest ten kres. Tylko żebyśmy mogli przygotować się do śmierci, gdybyśmy nauczyli się tego przechodzenia, żebyśmy umieli zdjąć te iluzje z naszych oczu. Ja wiem, że to jest przykre. Ja wiem, że to boli. Ja nie potrafię sobie wyobrazić, a w zasadzie może i już mogę, bo też niedawno, w czwartek, miałam takie zdarzenie, ale mogę sobie wyobrazić uczucie w środku mojego syna, kiedy ja zamykałam oczy, a on stał naprzeciwko i patrzył i nie mógł zrobić nic, kompletnie nic. I ja wiem, że to jest przykre, że to przemijanie jest przykre, ale te doświadczenie życia trzeba wykorzystać, kochani, na maksa, po prostu na maksa. Marta napisała tak: rodzimy się, potrzebujemy ciała do doświadczania. Odchodząc, pozostawiamy tylko zewnętrzny skafander. Zebraną energię doświadczeń zabieramy do naszego świata tam. Czy niesiemy niebo, czy ciemność? Żyjmy tak, żeby w każdym momencie moglibyśmy, odchodząc, powiedzieć: dziękuję, fajnie było doświadczać tej przygody. Tak, życie jest przygodą. Batka, jesteśmy tutaj, żeby żyć teraz, nie później, bo później może nigdy nie przyjść. Nie ma później, nie ma później. Ja już, kochani, wiem, że nie ma później. Nie ma tej następnej chwili, więc jeżeli mam okazję, to chwytam, kochani, to wszystko w lot. Materializuję wszystko to, czego chce moje serce. Stałam się niezależna i staję się niezależna każdego dnia. Staję się wolna każdego dnia, choć jest we mnie jeszcze góra rzeczy, które wołają, które zatrzymują mnie na drodze, które mówią: hej, Małgorzata, uśmiechnij się, zostaw to, przejdź obok. Pojawiają się emocje. Już się tu, kochanie, uspokoiło, już jest inaczej. Pojawiają się emocje, pojawiają się ludzie i zdarzenia, na których czekam i na których nie czekam, bo to jest życie. Spotkania planowane i nieplanowane. I tak właśnie wygląda życie. O, ja cię zapomniałam, Małgosia. Arianka pisze: cześć, kochana, cześć. Arianka spełniła swoje marzenie, przeogromne marzenie. Spotkała się z panią Anną Dymną. Widziałam zdjęcia, widziałam filmik. Kochani, tak się spełnia marzenia. Trzeba po prostu wierzyć w to, że one są za dotknięciem, tak jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Siedziała ze mną Ariana na molo w Kołobrzegu i mówi: to ja mam tak prędko spełniać te marzenia? Ja jestem za młoda. No, pomyślałam sobie,
Jak ty jesteś za młoda, to spełniamy marzenia, kochani, od początku naszego życia do końca. Do końca, bo po to tu przyszliśmy, żeby się radować, żeby się cieszyć, żeby nauczyć się, po prostu nauczyć się odkrywać ten cel, który mamy tutaj do wykonania. A może tym celem jest właśnie spotkanie się z Arianką w Kołobrzegu, a może prowadzenie warsztatów, a może napisanie książki i pozostawienie jakiegoś śladu, a może spojrzenie w Twoje oczy, może potrzymanie Cię za rękę, może przytulenie. Magda, wszystko ma swój czas, gdy przychodzi kres na kres, gdybym kiedyś odszedł stąd, nie obrażaj się na śmierć. No tak, nie obrażaj się na śmierć, nie obrażaj się na mnie, bo po prostu to życie tak wygląda. I teraz Ela. Elunia napisała tak. Witaj Iskierko. Marta i Magda napisały to, co ja myślę. Kiedy poznałam, jak jest z nami, kiedy odchodzimy, a zgłębiałam ten temat, po poznaniu przestałam się bać i moje życie zaczęło być życie nie strachem. I też wtedy zaczęłam dopiero żyć. Dlatego nie ma we mnie strachu i tego, że już w tym wieku po co mi? Żyję, mam marzenia, które realizuję, poznaję, uczę się i nawet mi do głowy nie przychodzi, że już w tym wieku mam się nie uczyć, poznawać czy wybudować dom. Nieraz mówimy do znajomych, ja będę się budować. To słyszy się słowa, po co ci to? Jak masz super mieszkanie. Nie dyskutuję na ten temat, bo dla nich po 50 to już mamy zapomnieć o wszystkim. A ja nie liczę lat, tylko żyję i cieszę się każdym dniem. Pozdrawiam wszystkich. Kochani, 50 lat, jeżeli ktoś ma w planie 100, to jest dopiero połowa, kochani. Dopiero połowa. Witaj, Monisiu, kochana. Miło Cię widzieć też, kochana, i słyszeć. Gdzieś mi tutaj uciekła Grażynka. Wiesz, Małgosiu, czasami myślę, że ci, którzy odeszli już z ciała, żyją bardziej niż my, a my jeszcze śpimy i śnimy, Batka napisała. Tyle razy byłam jedną nogą, to już Grażynka pisała. Agnieszka, uciekacie mi, kochani, ale zaraz was znajdę, jestem cierpliwa. Jestem cierpliwa. Grażynko, ja widziałam, że coś napisałaś i mi gdzieś tutaj myknęłaś. No ale kochani, napiszcie coś, ja w tym czasie znajdę Grażynkę. Czasami mi gdzieś, kochani, uciekacie. Coś przyciskam, nie wiem co. Piszcie coś, a ja odnajdę. Odnajdę Grażynkę. Temat taki, kochani, powodujący jakąś nostalgię. Takie zamyślenie. Grażynko, kochana, przepraszam cię, słoneczko, no gdzieś mi uciekłaś. Pojawiły się różne inne wpisy, a twój widziałam, że się pojawił i uciekł mi gdzieś. Po prostu uciekł. Kochani, puszczę wam teraz Joasię. Joasia jest świeżo po warsztatach, więc też ma też swoje inne doświadczenia, ale chciałabym, żebyście posłuchali, co Joanna ma do powiedzenia. Na głośno, do mikrofonu. Cześć, Małgorzata. Wiesz, ci powiem szczerze, to przemijanie, ta śmierć, ona cały czas nam towarzyszy. Jakby nie było ta namacalna taka śmierć i ktoś odchodzi. Ale nie tylko. Chodzi mi o śmierć na przykład poprzedniej Asi, czyli zmieniając siebie, ta dawna część tak jakby obumierała. Ona jest. Ale to tak jest koniec, a śmierć. W życiu codziennym mamy to samo, tylko że wiadomo, że tak jak mówię, to nie jest takie namacalne, takie konkretne.
Ale tak jak sobie właśnie dzisiaj pomyślałam, to nawet tak jak teraz ten mój rozwód, to też jest śmierć pewnego etapu. On już nie wróci. Coś, co się skończyło, nigdy nie wróci. To zaczynając coś, jest coś innego, nowego. I powiem ci, że czasami taki ten lęk czuć w środku. Co to będzie? Zostawiając to, co jest tutaj pewne, znam to, a tam niepewność. Trzeba, należy zrobić ten krok, jeżeli się chce. Życie jest wszędzie, tam, gdzie jesteśmy. Dzisiaj, wiesz co, mam taki ten taki zjazd, ale taki zjazd spokojny. Taki inny niż zawsze. Czuję taki, wiesz, trochę smutek. Nie? Ale takie dobra, no jest, ale będzie inaczej. To jest częścią twoich zmian, podejmowanych decyzji. Powoli, powoli koło się rozpędza. Także. Uff. Mam nadzieję, że było słyszalne. Magda napisała: już nie boję się śmierci, ale chciałabym pozostawić coś dobrego po sobie i przeżyć jeszcze coś pięknego. Ale wiem też, że życie to nie chyba koncert życzeń i że pewnie wszystko. Litka, wczoraj byłam na pogrzebie znajomego, który miał 94 lata. Dużo zadumy i moich przemyśleń zaprowadziło mnie, żeby nie bać się śmierci. Ja jutro też, dzisiaj jest. I że wszystko zależy ode mnie, tam dokończyłam Magdę. Ja dzisiaj też jestem sama tutaj, kochani, w domu, bo wszyscy pojechali na ostatnie pożegnanie do Gorzowa i jutro jest pogrzeb. Ja niestety nie będę na tym pogrzebie, bo raniutko już wyjeżdżam. I popatrzcie, jak reagujemy na słowo śmierć. To słowo śmierć ma taką wibrację, że powoduje w nas lęk, niepokój i jakieś drżenie. Popatrzcie, można by było powiedzieć transformacja, można by było powiedzieć przemijanie, można użyć zupełnie innych określeń, które nie mają takiej kluczowej wibracji, która wywołuje w nas lęk i paraliż czasami. Paraliż. Czego tak naprawdę boimy się, kiedy ludzie odchodzą? Czego boimy się? Czasami się zastanawiam, jak to wszystko jest. Jestem daleko od Polski. No, dzisiaj jestem akurat w Polsce, ale jestem daleko od Polski. Nie widziałam niektórych ludzi od 40 lat, a są cały czas tutaj. Nie widziałam ludzi od 20 lat. Nie widziałam koleżanek z pracy. Wszystko tak jakby umarło, ale jest żywe. Jest tutaj. Zawsze jest tutaj. Są w moich książkach, w moich wierszach. Wszystko pomiędzy wierszami jest zawarte. Jest zawarte, tak jak Magda napisała, zostawić coś po sobie. Zostawiasz wspomnienie, zostawiasz kartkę, zostawiasz pierścionek, zostawiasz naszyjnik. To nie przemija, chyba że ktoś weźmie i przetopi, spali, podrze. Zawsze zostawiamy ślad, zawsze zostawiamy ślad. Po to tutaj jesteśmy, żeby zostawić ślad. I nie ma znaczenia, czy będzie to książka, czy będzie to wiersz, czy po prostu twoje bycie, twoja energia, która tutaj jest.
I tak nieraz myślę, że będąc tak daleko i nie widząc kogoś przez tyle lat, nie nazywa się tego śmiercią, bo gdzieś jeszcze w podświadomości jest, że jeszcze pewnie przyjdzie ten moment, że będzie mi dane kogoś spotkać, gdzieś razem pójść, popatrzeć w oczy. Wszystko jest takie, kochani. Gdybyśmy mogli spojrzeć na tą śmierć troszeczkę inaczej, żeby ta iluzja zeszła z nas, żeby od początku naszego istnienia przygotowywano nas na śmierć, a nie mówiono, że jest to czymś złym, nasze życie wyglądałoby zupełnie inaczej. A my doświadczamy tych ułamków, tych śmierci, tej śmierci. Umieramy na jakiś czas, mamy śmierć kliniczną. Ktoś umarł nie raz, a parę razy doświadczył śmierci klinicznej. Za każdym razem było inaczej. Za każdym razem było inaczej. I podejrzewam, że każda kolejna też będzie inna, będzie inne doświadczenie. Nowe komentarze, kochani, jakoś dzisiaj mi się nie przewija. Nie. Już. Wczoraj była 9. rocznica śmierci mojej mamy, a ty wrzuciłaś ten temat. Kochani, wszystko w polu się łączy. Wszystko się w polu łączy. Dlatego też przychodzi i temat. Batka, wszystko przemija. To jest na zewnątrz. Po deszczu jest słońce, a po zimie jest wiosna. A po małej Małgosi jest duża Małgosia, więc czas odrzucić ten lęk, strach, ból. Bo to wszystko jest iluzją, a my jesteśmy życiem. Jesteśmy i będziemy. Przepięknie, Batko. Aż mam dreszczaki na ciele. Tak, po małej Małgosi przychodzi duża Małgosia, a potem Małgorzata. A potem Małgorzata. Ale ta mała Gosieńka jest jeszcze tutaj i ciągle prowadzę ją za rękę. Ciągle ją prowadzę za rękę. I gdzieś na tych zakrętach stoi wilk. Gdzieś jeszcze stoi wilk. Tak. Życie jest życiem. Jeden puszcza bardzo szybko, drugi potrzebuje trochę więcej czasu i jeszcze więcej, i jeszcze więcej. Nasze doświadczenia warsztatowe teraz, kochani, kiedy pojawia się obraz z pola, obraz, kiedy można go palcem lub pędzlem przenieść na płótno, wtedy, kiedy wychodzi ci z tego obrazu dokładnie to, co czujesz, to, co masz w środku, niesamowite doświadczenia i doświadczę tego jeszcze w momencie, kiedy przyjadę do domu, namaluję. I poproszę o obraz śmierci właśnie z pola, właśnie z pola. I zobaczę, co te palce namalują. Jeżeli chcecie sobie zrobić takie doświadczenie, to pobądźcie w tej przestrzeni pomiędzy, bo wy już wiecie jak. Pobądźcie. Zejdźcie tutaj, stąd, tutaj. Niech pojawi się ta koherencja. Niech będzie to takie wasze tu i teraz. Weźcie kartkę, zamknijcie oczy i wyciągnijcie z tysiąca kredek tę jedną, którą rozpoczniecie obraz. I poczujcie, czym jest śmierć. Nie wiem, kochani, czy jeszcze coś. Chciałabym przypomnieć wam o warsztatach, które będą w Sztumie. 26, 27. I wszystko to znaki, że w końcu muszę żyć, naprawdę żyć. Magda, u ciebie tak. Naprawdę żyć. Odrzuć to wszystko, co masz do tej pory. Inaczej, nie żegnaj się z tym, tylko po prostu przetransformuj. Zrób z tego użytek, bo dostałaś tak przeogromnie dużo znaków, tak bardzo dużo doświadczeń, takich, które ciebie przerzuciły, przewaliły, powaliły, obiły, zostawiły siniaki, ból, cierpienie, ale to już jest poza tobą. To już jest poza tobą. Pozwól temu umrzeć. Pozwól temu umrzeć. I niech narodzi się zupełnie coś nowego, kochani. Niech narodzi się zupełnie coś nowego. Tak. No i co? Z uśmiechem powinniśmy. Ela, kochana, ja też przeżyłam śmierć kliniczną, mając 18 lat, kiedy miałam cesarskie cięcie. Nie uciekaj! Śmierć jest przeżyciem samotnym, najbardziej samotnym wydarzeniem ludzkiego życia. Agnieszka Wdarczyk napisała.
A jacy byśmy byli szczęśliwi, tylko żyjąc bez piętna zostawienia czegoś po sobie. Dokładnie tak, po prostu jesteśmy energią i doświadczamy. I nie ma tego plecaka, o którym ja mówię, że siedzi nam na plecach. Po prostu. Tyle dzisiaj piszecie i uciekacie mi. Dziękuję Wam dzisiaj za te wpisy, ale nie mogę sobie dzisiaj z nimi poradzić. Ja już ryczę, ale mam nadzieję, że to właśnie umiera, to co ma umrzeć. O, już dawno nie robiłam temat jakże bliski mojemu sercu. 2 czerwca odeszła moja mama. Jakież to ciężko puścić to wszystko lekko. Anetka, dzisiaj u mnie też przewinął się temat śmierci. Rano byłam na ćwiczeniach i zmarł mąż naszej bliskiej koleżanki. Wspierajmy ją w tych trudnych chwilach. Kochani, zobaczcie, doświadczenia przychodzą, przychodzi energia i Elunia pisze, carskie cięcie. Byłam w innym świecie przez ponad 2 tygodnie i jak powróciłam, poznawałam wszystko na nowo. Nie mogłam się przez kilka dni odnaleźć, nawet wtedy, kiedy pokazali mi syna. Powiedziałam, nie chcę syna, ja mam córkę. Oj, działo się, to tak w skrócie. Tak, kochani, mamy doświadczenia. Przechodzimy obok ludzi, wytykamy ich czasami palcami, śmiejemy się, piszemy gówna takie na temat innych ludzi, bawimy się w hejt, a tak naprawdę nigdy nie wiemy, kto jaką idzie ścieżką, co ma w środku, jaki ma ból, jakie doświadczenie. I po każdym takim hejcie umiera kawałek nas. Umiera, kochani, bo pojawiają się emocje, pojawia się coś, zawsze się pojawia się smutek przede wszystkim. To jest, Madziu, twoje doświadczenie po to, abyś mogła wzrastać. Beatka chyba odpisuje Madzi. I te wszystkie znaki. Małgosiu, kochana, wdzięczność za to, że cię poznałam i że jesteś tu i teraz i dziękuję. Ja jestem wdzięczna za was, bo bez was nie ma tych siódemek. Nie ma tych siódemek. Bo zobaczcie, temat śmierci naprawdę pomijany. Trudny temat, wrażliwy temat. Dzisiaj też jest szczególny dzień. Chyba moja dziewiątka odchodzi w cholerę. Odchodzi w cholerę. Dzisiaj jest praca, dzisiaj wibrujemy czwórką. Także ta praca nad sobą, ona jest zawsze najważniejsza. Tylko pamiętajcie, nie fiksujcie. Bawcie się, korzystajcie z życia, bo zawsze jest ten kres, gdzieś jest kres. I to, że idziemy tą ścieżką duchową, nie spowoduje, że będziemy żyć wiecznie. Ta śmierć przychodzi, po prostu przychodzi. I tak. I bez was tak naprawdę tych siódemeczek nie ma, bo mogłabym to wszystko pisać, mogłabym zamknąć w wierszach, które przychodzą, mogłabym zamknąć, nie wiem, w jakiejś prozie i zostawić w sobie, i zostawić. Ale wy tutaj jesteście i jesteśmy połączeni. I zobaczcie, temat, który wydawałby się naprawdę bardzo trudny i bardzo ciężki, jest w nas wszystkich. Każdy z nas ma rodzinę albo znajomych, którzy przekroczyli już czasami 90, albo zbliżają się do setuchny, albo tacy, którzy już są ten wiek na tym świecie. 7 dnia się urodziłam, a przyszłam nieżywa. 7 dnia się urodziłam, a przyszłam nieżywa, więc może temat śmierci nie jest mi obcy. Nie jest nam obcy, bo my go mamy tutaj w programie. Mamy, bo my, decydując się na doświadczenie ziemskości, mamy w sobie ten pierwiastek śmierci i on jest z nami od samego początku. Pierwsze tchnienie jest tym pierwszym, które odlicza tak naprawdę do tego ostatniego tchnienia. Tylko tak bardzo jesteśmy łapczywi i pazerni. Tak bardzo chcielibyśmy zostawić wszystko. Aż mam ciarki, słucham. Arianko, uciekłaś mi. W oczach, jak pisze, mam łzy w
oczach, jak pisze ten komentarz. Zobaczcie, kochani, na ludzi, tak jak na Ariankę, która przyszła na ten świat z tak cholernym doświadczeniem, z cholernym. Porażenie kończyn górnych i dolnych. Przychodzą ludzie z autyzmem, przychodzą ludzie z chorobami, ludzie siedzą na wózku. Żyją, cieszą się życiem, spełniają swoje marzenia. Spotykają Annę Dymną na drodze, Arianko, tak? Spełniają. Ja też spełniam swoje marzenia, będąc tutaj, prowadząc te spotkania pod Szczęśliwą Siódemką. I chwile przemijają. I zobaczcie, jak pięknie można powiedzieć o przemijaniu, a w momencie, kiedy pojawia się to słowo śmierć, następuje ten taki paraliż. Ale wszystko zawsze jest do przerobienia. Kochani, także przypominam wam o warsztatach drugiego stopnia w Sztumie 26-27 sierpnia. I prosicie o warsztaty z malowania, z pola Akaszy, o obrazy. Będzie w sierpniu, nie wiem jeszcze dokładnie kiedy, ale będzie. Ja też się cieszę, że poznałam Ciebie, bo wszystko we mnie budzisz. Mało tego, dajesz mi wejść w głąb siebie. Otwieram się, a to daje mi lekkość po każdym spotkaniu z Tobą. Batka, teraz jest już wszystko. Nie biegnijmy za czymś, nie wiadomo za czym. Żyjmy i cieszmy się wszystkim, bo wszystko jest po coś, chociaż czasami nie umiemy sobie wytłumaczyć po co. Wszyscy jesteśmy ważni. Małgorzato, coś znowu ściemniłaś. Wszyscy jesteśmy cudem. Wszyscy jesteśmy cudem. Dokładnie tak. Dokładnie tak. A wszystko to, co przychodzi w świadomym doświadczeniu, kochanie, jest tak pięknym uwolnieniem. Tak pięknym. Tak pięknym. Dziękuję Wam za ten czas tutaj. Bardzo Wam dziękuję. Za tą transformację śmierci. Na pewno będzie lżej. Na pewno będzie głębszy oddech. Gdzieś mi się tutaj ten, kochani, promień światła przepycha. Zobaczcie, jak pięknie. Gdzieś mi się tutaj pcha, tak jak wczoraj stałam pod drzewem i z każdej strony promienie tej energii gdzieś przechodziły. Popatrzcie, jakie wszystko jest piękne. Niby tego nie widać, ale oko kamery oddaje takie najdrobniejsze rzeczy, gdzie jak później oglądam, to widzę, co pojawia, co się pojawia, ta subtelność tych energii dookoła. Dziękuję Wam bardzo. Cieszę się przeogromnie, że jest Was aż tak bardzo dużo dzisiaj i jesteście do końca. I że piszecie, i że się odzywacie. Wiem, że to jest temat dla każdego trudny, ale każdy z tym tematem obcuje i obcować będzie. I to jest temat, który dotyczy nas osobiście. Osobiście. Buziaki. I dziękuję. I spotkamy się, jak dobre wiatry zawieją. W następną środę, już pewnie u mnie w domu. Spotkamy się i niech to przemijanie będzie lekkie, łatwe i przyjemne. Zawsze z miłością. I co tutaj jeszcze się pokazało? 11 nowych komentarzy. Życiowy temat. Do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję, iskierko. Pięknego dnia. Buziaki. Ja też Was całuję. I przeogromnie się cieszę, że ten słabiutki internet pozwolił mi po raz kolejny no być z Wami na żywo, bo to na żywo doświadczenie jest zupełnie inne niż nagrywanie. Kawa zimna, moje miksturki niewypite, bo tyle emocji, tyle wrażeń. Kochani, też i smutku, ale i radości, że przychodzi to, że przychodzi to uwolnienie, że przychodzi ta transformacja, że przychodzi to rozjaśnienie umysłu, przychodzi. I nie pozbędziemy się całkowicie lęku i strachu, bo to jest wgrane w nas. Bez tych dwóch rzeczy nie ma motoru napędowego do jakiejkolwiek zmiany i do jakiegokolwiek działania. Dopiero kiedy wejdziesz w lęk i wejdziesz w strach, zobaczysz, że tak naprawdę go nie ma. Nie ma. Ale on musi być tym motorem. Musi. I wszystko coś odchodzi, żeby zrobiło miejsce na nowe. Kochani Boże, do widzenia, do następnego spotkania. Buziaki, dziękuję Wam bardzo.